Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie trochę bardziej luźniejszy odcinek, gdzie sobie tworzymy po raz kolejny paczkę 10x83+. Będą też jeszcze jakieś paczki inne poboczne. Zagramy sobie albo Rivals, albo towarzyskie, zobaczymy. I jutro będzie... Co jutro będzie? Możliwe, że jutro będzie jakiś specjalny odcinek. Zobaczymy, jest taka możliwość. I co? Zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, więc co codziennie to jest daily. Bawcie się dobrze! A teraz panie i panowie... Lecimy do paczuszek. Trzy paczki, panie i panowie, trzy paczki. Pierw te dwie takie średnie, które są oczywiście za zrobienie dwóch tych składów do tej paczki głównej. Najpierw mamy brak ekranów, to raczej nie jest dobra wiadomość. Jesteśmy świeżo po meczu Realu z Liverpoolem. Bardzo ładne bramki były trafiane, naprawdę Courtois i Alisson, no trzeba przyznać, popisali się, więc było całkiem zabawnie. Ale żeby odrobić 5-2 na Santiago Bernabeu, myślę, że może być ciężko. No dobra, moi drodzy, także nie ma co. Lecimy z paczuchą. 10 piłkarzy, 83+, ostatnio poleciał jakiś średni walkout. No nie pamiętam, co trafiliśmy. Lorisa trafiliśmy. Teraz trafiamy kartę Road to the Final. To już jest potwierdzone. Nie, jest to inform. A może... Francja? Savanier. Kurde, jakby nie mogła być ta specjalna karta Road to the Final może jednak? Oprócz niego... Jest. Dobra, twórzmy sobie jeszcze paczuchę za 50 tysięcy monet, może trafimy wymienną kartę Road to the Final. To by było całkiem miłe, muszę przyznać, jakiś taki wymienny Fedek Jeza. Tej paczki nie otwieram, nie, żadnych kart 81 maksymalnie, nie dam się tym razem. Lecimy, paczkę za 50 tysięcy monet, zobaczmy, czy może wymienny Road to the Final. O! Kieza, proszę. Nie! Volant, okej, wymienny Volant 87, czyli mamy kartę Road to the Final, bardzo mnie to cieszy, jednak warto było kupić tę jedną paczkę za 50 tysięcy monet. Volant Parejo jeszcze, proszę bardzo. No Volant pewnie dużo nie kosztuje, no bo jednak, co by nie mówić, jest to karta, no, nie jakoś mega grywalna, bądźmy szczerze, ale na razie go zostawię. Może Monaco przejdzie dalej. Słuchajcie, zagrajmy sobie puchar ostatni 16 Road to the Final. Mamy oczywiście Chiesa, który nam pozwala na to, żebyśmy zagrali w tym turnieju, więc takim oczywiście gramy składem. Nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Lecimy. W ogóle muszę się pochwalić, zagrałem kwalifikacje do Champions, skończyłem z bilansem 8-2, ale dlatego, że ostatnie dwa mecze grałem na tego samego gościa i był on jakimś półprosem, tak nie mam sobie nic do zarzucenia, aczkolwiek naprawdę strzały na zielono to jest taki game changer, że ten mecz również będę próbował, ale naprawdę, jak się już opanuje do perfekcji strzały na zielono, proszę państwa, to w Champions może być ciekawe, no chyba, że Juventus wygra, to będę musiał zagrać Juventusiekami, no ale zobaczymy. Jaki tu jest składzik? Van der Sar, Van Dijk, okej, Kuit. Okej, no to doboje, moi drodzy, jest godzina 1:42, nagrywam to dosyć późno, bo miałem generalnie dzisiaj rzucić inny film, ale się nie wyrobiłem czasowo, więc muszę to nagrać na szybciutko. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. I co, oczywiście w piątek będzie reakcja na mecz, a w czwartek będzie jakiś ciekawszy odcinek. Co, jakiś knuckleball chyba trzeba uderzyć, nie? I na zielono. Aj, taki pół knuckleball, nie? Tak coś fajne to miało to lotu piłki, okej. Kieza, za późno. Kurczę pieczone, zawsze za późno uderzam. O, oj, to był błąd. To był błąd, ale Donnarumma. Bardzo dobrze. I cyk, na zielono. Mecz dosyć zacięty, ale te puchary zwykle są takie spocone, więc... No nic, lecimy dalej. W ogóle teraz tak patrzę na cenę Fede Kiezy. Póki co, kiedy to nagrywam, kosztuje 620 tysięcy monet. Wiadomo, jeśli przegrają, to pewnie ta cena spadnie dużo. Zaryzykuję. Wierzę w chłopaków, że dadzą radę z tym, no bo kurde, takie mecze... A nie, ja nie będę nic mówił. Ja zapeszam wtedy. Ja nic nie mówię. Dobra, cyk. I Kieza. Kurde, poprzeczka za późno. Chciałem na zielono. Kurde, no żeż... I Jarzyna. Ohohoho, żebyś wiedział, Jarzyna. Leć. Dobra. Chill, spokojnie pod kontrolą. Pyk. Cyk. Dośrodkowanie. Przewrotka dla widzów. O, ja bym tu zostawił łapkę w górę pod taką bramką, naprawdę. To było... Perfekcja. Mamy wina. No to jeden z bardziej spoconych winów, jakie się dało, ale hej, mamy wina. Mamy jeszcze kilka meczów przed nami. Ja jestem zadowolony z naszej postawy. No, mecz był naprawdę ciężki. Okej, no to pik, moi drodzy, 1-3, 82 plus. Może kolejny Road to the Final. Co wy na to? Najpierw Diasz, teraz Kaszyn. A może jest wymienny? Kurde, chyba nie jest wymienny. No, wezmę tak czy inaczej, ale... Będziesz wymienny? Yes! Let's go, pierwszy raz w historii. To jeszcze paczka z dwoma zawodnikami 81+, żeby sobie tutaj dobić fodery, że tak powiem. Paczka let's go, ale content będzie, dobra. No to najpierw paczka z dwoma zawodnikami 81+. Czy będzie kolejna karta Road to the Final? Nie będzie ekranu, bo rany. Więc zobaczmy, dwóch piłkarzy 83+. Co my tutaj zobaczymy? O, Champions League, proszę. Nie, kur...
jakie są szanse, naprawdę, jakie są szanse, że na chyba 12 kart, albo więcej, albo mniej, nie wiem, z wszystkich możliwych kart Champions League dostanę jedyną, którą mam, jedyną. Czemu wy mi to robicie? Może to jest jakiś znak? Może to jest jakiś znak, że Borussia tak sobie dobrze poradzi, że dostanę dwie karty Road to the Final? Musimy go niestety przepalić w piku. Dobra, także adios Malen. I teraz może do nas wrócić jakiś Road to the Final, ale nie z Borussii. Może być? O, Uribe, siemanko, fajnie. Co mamy tym razem? Mike Mignon na bramce, Tuta. Okej, pierwszy raz widzę tę kartę. Jarzinho, Okocha, Ribery. Okej. Na zielono. Te longshoty mogą trochę lepiej teraz siadać dzięki temu. Fak, zapamiętało mi podanie. Tam jest Zizu. Na czerwono. Jakby to mi siadło na zielono, żebyśmy mieli 1-0. O kurde, to będzie bardzo ładna akcja, muszę przyznać. Ładnie to zostało zrobione. Okej, przegrywamy pierwszy raz dzisiaj. Spokojnie. O, Fede, dobra. Wiesz co zrobić. Brawo, kurwa! Tylko nie podawaj tak w meczu znowu, dobra? I będzie dobrze. O, Mbappé, nawet nie muszę na zielono. Dobra, jest. Trochę przypadków, trochę szczęścia, ale to trzeba też umieć wykorzystywać. Jest dobrze. Pięknie. Hakimi. Nie! Powszeczka! Jest! Jest. Dobra. Jakby to mi siadło na zielonym Hakimim, to myślę, że też byłaby bramka, tylko że no ciągle za późno uderzam, to jest ten problem. Za późno są te strzały z mojej strony. Mbappé. Zejście. Na zielono. I mamy pierwszą bramkę na zielono. Pięknie. Kurde. Niedobrze. Proszę, nie. Nie, nie. Będzie podawał, będzie podawał. Pięknie, Zizu. Klasa światowa, dlatego jesteś takim pięknym zawodnikiem. Leć, Zizu. Pomarzenia, po drugie zwycięstwo. Minutka doliczona, mamy to. Teraz spokojnie, nie ma co się spieszyć. I pięknie, proszę państwa, pięknie. Mamy to, kolejna wygrana, 3-2. No jest tutaj dużo spocenia, nie będę ukrywał. Ale mimo wszystko, fajnie, że udaje się wygrywać te mecze. I co, może wreszcie jakaś paczka będzie, bo kurczę, tak coś, drugi win. Ale może coś by dali już wreszcie, nie? O jest, wygraj 3 mecze, o. Dobra. Teraz jak wygramy mecz, to mamy paczuchę. No dobra, to ostatni meczek na dzisiaj, moi drodzy. Gramy z tym samym. Rewanż. Leci Kylian. Na pewno nie spalił. Na zielono. Nawet nie na zielono. Za późno. Ale jest Kylian Mbappé. Na szczęście bardzo ładna akcja. Urwał się w odpowiednim momencie. 1-0. Fantastycznie. Cyk, cyk. I 2-0. Pięknie, mamy rage quit, mamy paczuszkę, życie jest piękne, proszę państwa. Nice, świetny występ. No dobra, także moi drodzy, miły odcineczek, przyjemny. Trafiliśmy dwie karty Road to the Final, możemy trafić jeszcze jedną, oczywiście z tej paczuszki, którą za chwilę dostaniemy. No więc, moi drodzy, ostatnia paczucha, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Dwóch zawodników 8-3+, i będzie walkout. Okej. Niemcy Toni Kroos może, bo dawno nie było. Ter Stegen, ale to będzie wymienny Ter Stegen, także spokojnie, mamy wymiennego Ter Stegena. Jest bardzo dobry, jeszcze Marco Reus, proszę państwa, piękna paczka. Bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.